O, ale dokładkę jest. Badur Dżobawa, moi drodzy, czekałem na niego. No to jedziemy. Lubię go, z moim ulubieńcem takim współczesnym. Naprawdę to jest świetny, świetny gość. Świetny arcymistrz. Naprawdę świetny arcymistrz. Ale już widzicie, on gra kompletnie takie szachy oderwane od rzeczywistości, co to jest niezwykle ciekawe. Też mu tak zagram dziwnie. Masz goniec G4. Wejdźcie na jego streama, on tam się po prostu teraz bawi, dyskotekę sobie puścił. No niech będzie H5. Dobrą, naprawdę. Naprawdę jest dobrym zawodnikiem, ale ma 2 minuty. Ja mam więcej. Krzysztof, spokojnie, tylko spokojnie. G4 mi w ogóle kopnie za chwilę. Więc skoczkiem nie poszaleje faktycznie. Ale to nie ja mam presję, żeby wygrywać. A to tutaj teraz. Ciekawe, czy on teraz coś popija. Tak, zagrajmy. No w ogóle bardzo słabo gra, słuchajcie. Ja mam tutaj teraz H4 chyba bardzo silne. Nie wiem, ale zagramy tak. Tak, zagramy. Już H4 nie mam. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić, panie Dżobawa? Może jakaś wieża D8. O, tutaj. Dziwnie strasznie gra, naprawdę mega dziwnie. Strasznie mnie rozwala ten jego styl gry. Muszę tak bronić. B4 dostaje kopnięcie. No to dobra, zaczyna się teraz jazda. Zaczyna się teraz jazda, szachuś. Ale teraz tutaj D4. Jest ciekawym ruchem. Żeby oddać kolejne piony. Spróbujemy. Spróbujemy tak zagrać. Tutaj. Nie, tutaj gramy. Oddałem 2 piony, ale za przestrzał. Za przestrzał. No kurczę, tak łatwo oddałem, no. Miał mało czasu. Za łatwo to poszło. Dobra, A6. No zagrał tutaj i się nie bał. Dobra, roszada. Trzeba ją w końcu wykonać. Słusznie, ale mam przegraną. Boże kochany. Mam taką wtopę. Kompletnie żadnej, nawet nie mam... Żadnej kontry nie mogę wykonać. O, w miejscu muszę stać. Jedynym moim jakimś atutem to może ten czas będzie, ale on to sprytnie mi chce wymieniać. Muszę bronić pasywnie. Masakra! Taką plombę dostać, no. Cóż ja, biedny żuczek, no nie mogę wymienić hetmanów, no. Muszę. Muszę je wymienić. Może jakimś cudem utrzymam remis? Aż mu wrzucę. Z tego podjarania się. Może przyjmie?
Nie przyjął, ależ on jest kurcze uparty. Tam nie wejdzie wtedy na. Nic mu nie mogę zrobić kompletnie. No dobra, muszę grać szybciej. Jedyny atut. Ten goniec. Ale mnie tutaj wyrolował. Masakra jakaś. Kompletny klop. A, podstawiłem! On też podstawił, bez znaczenia. Remis! Ale mamy remis! Mamy remis! Tak jest! Badur Jobawa, słuchajcie, gościu miał 2700 kiedyś, ponad 2700. Ale się cieszę, słuchajcie, z tego remisu. Chociaż grał tragicznie. Grał tragicznie debiut, ale to on tak gra, takie właśnie kosmos. No, jakby grał na 5 minut ze mną, to bym nie wyorał, wiadomo. Ale tak jest. Ten jeden punkcik z nim to jest tak soczyście smakujący. Pycha. O, dzień dobry, Pawle. Dziękuję ci za rajda. Jest znowu Badur Jobawa, moi drodzy, Badur Jobawa, graby, nie obcinam czasu z Badurem. A Gambit Mora, nie. Szanowny panie arcymistrzu. Kurczę, dobry ruch zagrał, tu się tak gra. Masz D5. Ciekawe jak zagrasz, okej. Okej, proszę pana. H5, w ogóle on gra fajne rzeczy. No i znowu tutaj, no to gram. Znowu idę na to. Hop. 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 No może mi wziąć pionka. Zawsze. No właśnie, wziął. Ale mnie tutaj teraz ogrywa jak dzieciaka. Oddam mu D5, pewnie nie weźmie. Wziął. Spoko. Dlaczego by nie? Czyli już jestem w plecy gdzieś tam. Ja cię kręcę, ale mnie tutaj rzezi. Ale mnie rzezi, chłopak. A teraz taki ruch. Dobra, zagram najpierw tak, i potem tu planuję. Ciekawe, czy widzi. No pewnie, że widzi. No musi to widzieć. Widział. Skubany. A zaraz ja pionka biorę? Biorę pionka. Panie Badur Jobawa, odbiłem materiał, mam parę gońców. Według mnie jest lepsza czarnych. Tak uważam. Gram o zwycięstwo. Gram. To nie jest tak, że nie. Tylko to zawsze nie jest proste. Słuchajcie. Tutaj. Postraszymy go takim hetman G3. Postraszymy. No tak, on tam gdzieś się uwalnia, wiadomo.
Mam lepszą na 100%. Tu gdzieś idziemy sobie skoczkiem. Też puszczam jakieś pola. Tu grozi goniec. A, tutaj będzie mi wymieniał. I teraz mi rzeznął, no. Co zrobił w ogóle? Co ja gadam? Pionka mi wziął po prostu. A nie wiem, czy dobrze robię, grając w ten sposób. Co? To tak można? I co teraz? Kto ma lepiej, słuchajcie? Szachuś ma lepiej. Remis mi wrzucił, a ja nie wziąłem. Kurczę. A to jest szansa, bo jest tutaj, wiecie, tu mogę zbić teraz? Bym nie sfrajerzył. Ale zagrał, ale dobrze zagrał. Dobra, to jest chyba remis, słuchajcie. Wrzucam remis. Jest! Mamy remis! Remis, remis. Słuchajcie, ale kurczę blade, ale dobrze. Tylko, że ja miałem lepiej, no. Zdecydowanie lepiej, ale... Czuję respekt, gościu, czuję respekt. Dwa razy remis z Badurem Jobawo, aż chłopak musiał pauzę sobie wcisnąć, słuchajcie. O, jejku, jejku, dobrze jest, ale jestem szczęśliwy. Dwa remisy z Badurem Jobawo. No to jest, słuchajcie, no ale wiadomo, że on tam nie jest w najlepszej formie, ale to nieistotne, no.